Gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą. To są słowa z Księgi Jeremiasza, z rozdziału 31, werset 25. Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, którzy słuchacie aceranków, jeśli wasza dusza jest umęczona, jeśli omdlewacie, jeśli jesteście duchowo głodni, jeśli potrzebujecie wewnętrznego wsparcia, jeśli macie wrażenie, że ta Boża obecność oddaliła się nieco od waszego życia, to wiedzcie, że Bóg do tych, którzy są Jego, którzy są Jego własnością, powiada: pokrzepię cię, nasycę cię. Dlaczego Bóg to robi? Dlatego, że jak mówi tenże sam Jeremiasz w 31 rozdziale, w 3 wersecie, miłością wieczną umiłowałem cię. Dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Moi kochani, Bóg nie jest zobligowany do tego, żeby nas kochać. To jest ohydne kłamstwo, kiedy kaznodzieje mówią, że Bóg jest zakochany w człowieku. Ohydne kłamstwo. Jedno z najgorszych. Dlatego, że to stawia Boga w bardzo niekomfortowej, byśmy powiedzieli, pozycji. Bo skoro jest zakochany, no to nie może panować nad swoim uczuciem. A skoro Bóg nie panuje nad swoimi uczuciami, no to czego możemy być pewni? Niczego. Świat stoi na krawędzi zniszczenia. Bo Bóg nie panuje sam nad sobą. Przecież to absurd. Bóg nie jest zakochany w człowieku. Bóg kocha człowieka. Bóg kocha człowieka. Niektórzy, nie wiem z jakiego powodu, wymyślili sobie, że Bóg kocha grzeszników, tylko grzechu nie kocha. Ale czy ten Bóg potępia grzech czy grzeszników? Gdzie znajdą się grzesznicy wtedy, kiedy przyjdzie sąd? Czy nie jest tak, że Bóg do piekła pośle właśnie grzeszników, a nie grzech? Z grzechem Bóg się rozprawił na krzyżu Golgoty, kiedy Jezus Chrystus przybity został do krzyża, razem z Nim został przybity wszelki grzech. Teraz człowiek, który spojrzy na krzyż, który uzna tę ofiarę za ofiarę złożoną za siebie, za swoje grzechy, jest zbawiony, jest wolny. Ale ten, kto tego nie zrobi, idzie na potępienie. Przecież to jasne i oczywiste. Nie oszukujmy ludzi. Trochę inna sytuacja jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z uczniami Jezusa, którzy z jakichś powodów zagubili się w drodze. Z jakichś powodów popadli w apatię. Z jakichś powodów dali się oszukać diabłu, ciał, światu i dzisiaj gdzieś jęczą na poboczu, smucą się. Nie mają dość sił. Potrzebują pokrzepienia. Są głodni. A przede wszystkim są głodni Słowa Bożego. Musimy to, ludzie, zrozumieć, że każdy, kto przechodzi trudności w swoim duchowym życiu, tak naprawdę jest głodny Słowa Bożego. Albo przestał to Słowo czytać. Albo jest w miejscu, gdzie to Słowo jest czytane wybiórczo. I to w taki sposób, żeby uspokoić jego głodną duszę, wmówić jej tak naprawdę, że ona głodną nie jest. Ale ta dusza wyje z głodu. A tymczasem dostarcza się jej jakieś ciasteczka, typu Pan Bóg cię przytuli, ale to nie wystarcza. Taki człowiek potrzebuje, żeby go poprowadzić za rękę, wyrwać z tego, w czym się znalazł, nazwać grzechy po imieniu
pomodlić o uwolnienie, jeśli trzeba. A wszystko dlatego, że Bóg tego człowieka kocha, autentycznie go kocha, autentycznie go miłuje. Ten człowiek jest jego własnością. I jak mówi nam końcówka 8 rozdziału listu do Rzymian, nic nie wyrwie tego człowieka z ręki Chrystusa. Ten człowiek jest własnością Chrystusa. Jezus go kupił za cenę swojej krwi. Mówmy ludziom prawdę, bo tylko prawda, to Jezus przecież powiedział, tylko prawda prowadzi do wolności, a wolność zawsze prowadzi do zwycięstwa, bo tylko wolni ludzie są zwycięzcami. Czy to takie trudne do zrozumienia? Nie płacz i nie martw się tym, że jesteś duchowo głodny, że potrzebujesz pokrzepienia, bo Bóg cię znajdzie, choćby dzisiaj cię znalazł i mówi do ciebie przez usta takiego prowincjusza jak ja. Ale mówi, bo cię znalazł. Płacz. Jęcz wtedy, kiedy na twój ból, na twoje cierpienie, na twoją samotność, na twój głód i smutek ktoś ma jedynie taki plaster w postaci: Bóg cię naprawdę kocha. Bóg jest zakochany w tobie. Bzdury. Bóg w nikim nie jest zakochany. Bóg kocha, miłuje, a to o wiele więcej niż być w kimś zakochany. Zakochanych małżonków, którzy się rozwiedli, jest bez liku. Ale małżonków, którzy siebie wzajemnie kochają i trwają w małżeństwie, jest naprawdę niewielu. I to jest ta różnica, zasadnicza i praktyczna różnica. Nie opowiadajmy ludziom kłamstw, ale mówmy im prawdę. Wszyscy potrzebujemy przy takim wychodzeniu z jakiegoś upadku, ze słabości, po prostu zwyczajnej pokuty. Oto przyjdą z płaczem, mówi Jeremiasz, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną. Przyjdą z płaczem. Nic złego nie jest wtedy, kiedy człowiek płacze nad sobą, płacze nad swoim losem, płacze nad swoim postępowaniem, nad swoimi uczynkami. Dobrze, że płaczemy, bo to oznacza, że dotarło do nas, że uczyniliśmy coś złego, że pozwoliliśmy sobie na jakąś podłość. Dobrze, że płaczemy. Tak powinniśmy płakać. Ale pamiętajmy, że to prowadzi do wolności, do zwycięstwa. Bo jest obietnica, którą czytaliśmy. Ja cię poprowadzę wśród pocieszenia. Zawiodę cię do strumienia wód. Prostą drogą, na której się nie potkniesz więcej. Dlatego, że jak chodzisz w prawdzie, to chodzisz w świetle. A jak chodzisz w świetle, to widzisz tak, jak Bóg chce, żebyś widział. A to oznacza, że jesteś bezpieczny. A to oznacza, że nie potkniesz się, bo Pan cię wspiera. Bo Pan jest tobą. Jeśli więc dzisiaj przeżywasz jakiś trudny, jak to się mówi kolokwialnie, trudny czas, to nie jest powód do tego, żeby się zapłakać. Oj, list do Hebrajczyków mówi: podnieś się, wyprostuj swoje kolana, wyciągnij swoje ramiona i naśladuj swojego Zbawiciela. Nie masz siły? Nikt nie każe ci mieć siły. Zawołaj do Chrystusa, żeby dał ci siły, a da ci siły. Zawołaj do swojego Zbawiciela, a On uczyni w twoim życiu niezwykłe rzeczy. Chcesz płakać? Płacz. Chcesz narzekać? Narzekaj. Ale nie odwracaj się od Chrystusa, bo w Nim jest życie. A to życie jest dla ciebie wszystkim, co tak naprawdę posiadasz, bo poza Chrystusem nie masz nic. Nic nie masz poza Chrystusem. A więc przyjdź do Niego po pocieszenie.
Przyjdź do Niego po nadzieję. Przyjdź do Niego po zwycięstwo. Przyjdź do Niego, bo On zna o Tobie prawdę. Ludzie mogą jej nie znać. Ludzie mogą mieć fałszywe wyobrażenia o Tobie, ale Chrystus zna prawdę. Nie bój się. Jeśli Cię zbawił, to jesteś Jego. Jeśli trzeba, oczyści Twoje życie. A przede wszystkim On zapewnia o miłości. Miłością wieczną umiłowałem Cię. Dlatego tak długo okazuję Ci łaskę. Tak długo oznacza zawsze okazuję Ci łaskę. Zawsze, bo Cię kocham. Bo jesteś miłością. Dobry Boże, no jak tu się nie radować? Nawet wtedy, kiedy cierpię i nawet wtedy, kiedy się smucę. Naprawdę. Naprawdę jesteś niezwykłym Bogiem. Naprawdę jesteś Bogiem, który podnosisz z upadku. Podnosisz z niemocy. To jest cudowne znać takiego Boga. Nie dajcie się, kochani, oszukać. Bóg nie jest przeciwko wam. Oczywiście, o ile jesteście Jego własnością. Ale przecież o tym dzisiaj mówimy. Że ktoś, kto jest własnością Boga, dał się oszukać, dał się zwieść. Jeremiasz to mówi do ludu, który jest wybranym ludem. Bóg zawarł z tym narodem przymierza. Nigdy się z tego nie wycofał. To dlatego oni mogli przychodzić przed Jego oblicze. To dlatego mieli prawo powoływać się na te przymierza. Ale mieli też obowiązek wykonywać te przymierze, a właśnie tego nie robili. I tak dzieje się w życiu właśnie również ludzi wierzących w Nowego Przymierza, Nowego Testamentu. Bardzo chętnie powołują się na Jezusa, na zbawienie. Wykazują, jakie to mają prawa, aby do Niego przychodzić, ale jednocześnie nie chcą wykonywać swojej części przymierza. A jaka jest ta nasza część przymierza? Posłuszeństwo. Czy jesteśmy posłuszni naszemu Bogu? Kiedy jestem nieposłuszny mojemu Bogu, to w końcowym efekcie tego nieposłuszeństwa, w końcowym stanie, przepraszam, tego nieposłuszeństwa, siedzę umęczony, zdruzgotany, zgłodniały i nie wiem, co mam dalej zrobić. No jak to nie wiesz? Bądź posłuszny swojemu Bogu. Jak mówi wstań, to wstań. Jak mówi przyjdź do mnie, to przyjdź. Jak mówi wyznaj swój grzech, to wyznaj swój grzech. Jak mówi przyjmij przebaczenie, to przyjmij przebaczenie. Jak mówi błogosławię Cię, to On Cię błogosławi. Nie wymyślaj niczego, bo On Cię błogosławi. Tak człowiek staje się zwycięzcą. Chwała naszemu Bogu. Na wieki wieków. Amen.